Dzień dobry, kochani. Witamy się z Wami z Mediolanu. Niedawno dolecieliśmy i dojechaliśmy już teraz do tej głównej stacji tutaj w Mediolanie. Niestety mieliśmy małe przeboje, jeśli chodzi o bagaż, więc tak jakoś, nie wiem, coś nie mamy ostatnio szczęścia do podróży, ale no, nie będę się denerwować, aczkolwiek muszę przyznać, że dzień się zaczął tak sobie, więc cieszymy się, że już jesteśmy na miejscu i mimo wszystko planujemy się dobrze bawić. Teraz wybieramy się do hotelu. Zdecydowaliśmy, że się przejdziemy zamiast wziąć metro, ponieważ przynajmniej się zorientujemy, gdzie jesteśmy. No i postanowiłam się przywitać i zobaczymy, co uda nam się zobaczyć w Mediolanie. Zdecydowaliśmy, że mamy pierwszy przystanek na pizzę i na pastę. No i tak się prezentuje pokoik. Takim klasycznym, starszym stylu. Mąż. I tutaj jest lustro. I łazienka. Zobaczcie, nawet mają wagę teraz, zauważyłam. Można się zważyć. No więc tak się prezentuje. Chris już się nauczył parę słów po włosku. Buonanotte. Buonasera. 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 Italy. Oglądaliście to na Instagramie, te filmiki z tych Miss Universe. Italy. No i tak się właśnie śmiejemy. Więc doszliśmy do tutaj, zaraz koło Duomo, do tej galerii. I teraz się tak po prostu przechadzamy. Byliśmy coś zjeść i po prostu sobie tak na spokojnie spędzimy dzisiejszy wieczór, ponieważ no, zawsze ten pierwszy dzień taki po podróży. Też fajnie, cieszymy się, że w sumie będziemy tutaj 3 dni, więc tak na spokojnie będziemy mogli sobie pochodzić i pozwiedzać, a nie tak, że po prostu cały czas w biegu i ciągle zmęczeni. Wiecie co, już idziemy tutaj do hotelu i tu zaraz mamy McDonald's i poszliśmy po wody. O, a tu jest supermarket. W ogóle no bardzo fajna lokalizacja, 15 minut i jest się przy Duomo, więc dlatego też wybraliśmy ten hotel. No i wiecie co, poszliśmy do McDonalda kupić wodę i numer zamówienia był, miał 697 i pani, jak tam podeszłam już do kasy, to ona mówi sei nove sette i ja tak popatrzałam na ten rachunek i tak mówię tak, tak, i tak się ucieszyłam, bo zrozumiałam, co nie, więc no, taki wiecie, dumny moment. Więc pomyślałam, że się pochwalę. Buongiorno. Buongiorno. Cześć. Więc mamy już kolejny dzień. I idziemy do jakiejś kafejki fajnej, italiańskiej. W ogóle nasz hotel znajduje się dosłownie 30 sekund od takiej głównej ulicy i zobaczcie, tutaj są takie sklepy jak Max Mara. Zaraz zobaczę, jak ta ulica się nazywa, więc no, taka lokalizacja idealna, bym powiedziała. To znaczy wiadomo, nie to, że wybieram się na jakieś zakupy, ale ogólnie tak mamy 15 minut cały czas prosto do Duomo. No i tak jak mówię, przy takiej głównej ulicy, więc dla nas idealnie. Fotograf na pół.
właśnie dotarliśmy do Piazza del Duomo. No jak widzicie, jest po prostu bardzo dużo ludzi i tak dużo się dzieje. Do tego jest super pogoda, więc idealnie. No i właśnie przed chwilą skusiłam się i karmiłam gołębie, więc zobaczycie za chwilę. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. Więc musieliśmy zmienić plany, ponieważ byliśmy bardzo głodni, więc znowu przyszliśmy na pastę i na pizzę. No i tutaj się ta restauracja znajduje zaraz za głową, za tym kartetem. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Teraz jesteśmy po tej drugiej stronie tego placu przy Duomo i wybieramy się tutaj na jakiś deser. No dobra, zmiana planów. Musimy wrócić jutro, bo zamykają właśnie i no i już nie obsługują nowych klientów, tylko tych, co już siedzą w restauracji. Niestety. Zobaczcie, znaleźliśmy wreszcie fajną kampejkę i zobaczcie to. Pychota. Tyle mają, taki mają wybór, że Chris oczywiście chce jeszcze tiramisu i jeszcze coś, więc niewykluczone, że na tym nie poprzestaniemy. I zobaczcie, to jest taka typowa włoska kafejka, gdzie sprzedają papierosy, desery, ale też mają tam jedzenie, nie wiem, czy to tak dobrze będzie widać. No, więc naprawdę super miejsce znaleźć. Desery były przepyszne, tylko były bardzo słodkie, więc polecam wam spróbować te mniejsze. My wybraliśmy te duże, chcieliśmy, tak jak wiecie, już się nacieszyć, ale jednak mogliśmy wybrać te mniejsze i one się nazywały Canolo. Canoli w liczbie mnogiej, ale no, Canolo. I ta kafejka, czy ta mała restauracja jest tutaj, dosłownie minutkę się idzie, a tutaj się znajduje Duomo i mąż. Szybkie sprawdzenie stylówki na dobranoc. Buongiorno. Buongiorno. Witajcie kochani, mamy kolejny dzień. Lecimy, bo jesteśmy troszeczkę spóźnieni. Mamy wycieczkę do katedry na górę wykupiliśmy. Więc na konkretną godzinę, więc spieszymy się. No i tak, zobaczmy dzisiaj Duomo. No więc się udało, jesteśmy o czasie, jest dokładnie 2:30, więc idealnie. Zobaczcie, jaka piękna jest ta katedra. Przeszliśmy się troszeczkę. Chwilę się zatrzymaliśmy na chwilę modlitwy. I teraz idziemy na górę. Ale Chris właśnie wyczytał, że zajęło 600 lat budowanie tej katedry, więc no trochę im zajęło. Niesamowite. Więc już jesteśmy na zewnątrz i teraz musimy się ustawić w kolejce, żeby iść na górę. I zobaczcie, długą kolejkę, więc mam nadzieję, że no nie będziemy czekać godziny.
godzinę albo jeszcze dłużej, bo wiadomo, chcielibyśmy jeszcze coś zobaczyć dzisiaj. Teraz już rozumiemy, dlaczego ta kolejka była taka długa. No bo trochę schodzi, żeby iść po tych schodach. Ja już zadyszana, dopiero zaczęliśmy. Ale chcieliśmy wybrać schody, ponieważ no, lubimy challenge. A poza tym Chris mówi, trzeba jeść. Pizza, pasta, więc trzeba spalić kalorie. No, ale... Kurde, sorry. I know. No, ale jak będziecie tu przychodzić, to... Ale jak tutaj przyjdziecie, to nie możecie wziąć noża. To było ich pierwsze pytanie. Czy jest nóż w torebce? Chris mówi, nie, dzisiaj nie. Normalnie jesteśmy, to wcale nie jest tak wysoko, ale mówię wam, jakie wyzwanie. Zobaczcie, jak tutaj pięknie, robi to wielkie wrażenie. Jak widzicie, jest troszeczkę ludzi. Próbowaliśmy zrobić zdjęcie, mam nadzieję, że nam się udało. No, ale musicie to zobaczyć i zobaczcie te widoki. Niesamowite. No i to po prostu jest dachy, więc się chodzi po dachu. No i tutaj jesteśmy już na samej górze i zobaczcie, co jest za widoki. Idziemy nad schodami i teraz wybieramy się do jakiejś pizzerii, żeby zjeść taką typową włoską pizzę. Ale to pięknie śpiewają. No więc idziemy do tej pizzerii. Szukaliśmy jej chyba przez 15 minut, a mimo tego byliśmy tutaj i jakoś nie umieliśmy jej znaleźć. Znaleźli, chodziliśmy w kółko, no ale nieważne, dzięki Bogu są zdjęcia na Google, więc mogliśmy zgooglować i zobaczyliśmy, jak to wygląda i dopiero znaleźliśmy. Zmiana planów. Pizzeria jest zamknięta. To znaczy jeszcze nie jest zamknięta, ale już czyszczą piec i wszystko, więc szukamy dalej. Normalnie, gdzie nie pójdziemy, to jest zamknięte. Znaleźliśmy tą i od razu możecie zobaczyć moją stylówkę dnia i zobaczcie, mam marynarkę. Dobra, koniec, bo mi zablokują wideo. Patrzcie na to, wygląda super. I wielka szkoda, że wczoraj tutaj nie przyszliśmy. Musimy wrócić. So this is how Italian pizza looks like, yeah? Not what I've showed you previously. Bellissimo. Bellissima. Ciao ragazzi! Ciao! Bellissima! Mówię wam, musicie odwiedzić to miejsce. Restauracja miała taki idealny włoski klimat, więc napiszę wam, jak się nazywa.
dotarliśmy tutaj na ten taras widokowy i zamówiliśmy l'aperitivo, tak się mówi. I zamawia się tylko drinka, a tu się wszystko dostaje z drinka. I to jest za 15 euro. I mamy taki piękny Jeśli chcecie wyjść na taras, to musicie przejść przez takie centrum handlowe. Zaraz wam pokażę, jak ono wygląda. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing. Stylówka dnia. Wiecie co, jesteśmy tak pod wrażeniem tego sklepu, że musicie naprawdę tutaj przyjść. To jest po prostu atrakcja turystyczna sama w sobie. Okay, go for it. Well done! Yay! Oh my god, I feel dizzy! Oh my god! Już wracamy do hotelu. To nasza ostatnia noc tutaj, a jutro jedziemy do Como i do Bellagio. Ciao! Ciao! Buonanotte!